Cześć ludziska, witam was w drugiej części filmiku związanego z grą Lord of the Rings Aragorn's Quest. Tutaj widzę, będziemy do Gandzi Alfa po Gandzie szli chyba, z tego co mi się wydaje, bo to skipuje, nie chcę za bardzo czasu tracić na czytanie w tej chwili. Może po prostu drugi gracz dołączyć jako Gandzial. Nie mam zamiaru, żeby dołączył. Ok, lecimy tutaj dalej. Dawaj, kasiorę do wora. Yeah. Dostaliśmy kolejną kasiurkę. No. Tutaj się jeszcze bawię, widzę mapka tym razem podświetlona. Mapę możemy przebijać. Dobra. Tutaj widzę jakiś kwestior do wzięcia. Aha, tu mamy te questy, które robiliśmy wcześniej. Swoisty GPS nam tutaj prowadzi nas do ojca. Skończyliśmy się bawić. I zobaczymy, co będzie dalej. Włączył się save. Let's get back to Bag End then. I've been so busy I forgot all about second breakfast. Dobra, skipnąłem to, bo naprawdę nie chce mi się oglądać tego wszystkiego. No tutaj niestety już nie mogę tego skipnąć, więc musimy słuchać zajebistej historii. A ja w międzyczasie sobie naleję coś do picia, także zaraz wracam. Dobra, jestem z powrotem. No, wczytuj gierko. Dobra, mamy Iksiora. No tak, jak widzicie sytuację z filmu. Okej, musimy znaleźć tutaj, popytać się ludzi. Już widzę, że wróciliśmy do postaci Aragorna. I ja cię kręcę, napadł nas gang zakapturzonych kaptuziarzy. Pomóżmy tutaj ziomkowi, na pewno on wtedy nam pomoże.
Tutaj widzę jakieś dzbanuszki są. A w dzbanuszkach kasiora. Standard. W beczułkach też coś powinno być. Dobra. Zobaczmy, czy się da wejść do różnych pomieszczeń. Nie da się. Chyba tylko do wybranych albo w ogóle, nie wiem. Zobaczymy. Zebraliśmy troszkę HP, czyli życia. Tu coś widzę, jest jakiś token. Tutaj jakiś lachon stoi. A, zapyl moje kwiatki. Nie da się jej pociachać, niestety. Moje sadystyczne zapędy zostały tutaj powstrzymane. Tam widzę już jakąś gwiazdkę z daleka. Znowu gang rudego pająka. Na naszego streeta wszedł. Dobra, lećmy do tej gwiazdki. Dobra, Frodo już jest z nami w ekipie. Jednego z czterech hobbitów żeśmy znaleźli. Szkoda, że nie można skakać, bo przeskoczyłbym ten płot niż biec gdzieś tam dookoła. Ja tutaj celowo nie rozwalam tych dzbanków, bo nie chcę mi się na to tracić czasu w tej chwili. Tylko szukam resztki hobbitów. Tym razem żadna gwiazdka się nie rzuca w oczy. A tu jest Menda, myślałem, że będzie gwiazdka. What the fuck? Magiczne kaktusy. Dobra, także już mamy dwóch. Tutaj jeszcze coś. O, wydawało mi się, że coś miga do wzięcia, ale niestety nie. Dobra, jednego knypka mamy, ale drugi za nami nie poszedł. Sam za nami nie pobiegł, nie wiem dlaczego. Ja się tutaj wróciłem, żeby jeszcze spojrzeć, czy coś nie przeoczyłem. Dobra, lecimy. Także niekoniecznie mamy tutaj tylko motyw z tłuczeniem się. Jeszcze raz zobaczymy, co on nam tutaj powie. Dobra, sama już ze sobą mamy. Jeszcze pozostało dwóch. Ta kamera troszkę dziwnie pracuje, ale da się do tego przyzwyczaić. Dobra, zasuwamy tutaj dalej. A zresztą zobaczmy sobie, jak nasze knypki sobie poradzą. Niestety, widzicie, nie da się obrócić kamery. Muszę sam pobiec w stronę wroga. A szkoda, przydałaby się tutaj możliwość obrotu kamery. Dobra, gdzie jest reszta z knypków? Okej, mamy zgubę. Dobra. With the Black Rider still at large, Strider wanted to leave town right away. And so we hurried to the gates of Bree, not even stopping for breakfast. Dobra, musimy znaleźć przejście.
z gatekeeperem będziemy rozmawiać, swoistym świętym Piotrem Klucznikiem, właścicielem klucza do bramy. Dobra, czyli musimy oczywiście zatłuc wrogów, zanim nas wypuszczą. Dobra, tym razem mamy trzech wrogów. Nasze kurduple widzę, że zanim się zbiorą, to ja już powalę połówkę. Jeszcze w stanie, dobra, nie w stanie. Przyjrzyjmy się, co knypki robią. Czterech na jednego banda łysego. Ciekawe, czy go tłuką, czy ja go będę musiał utłuc. Ach, z dużej stopy mu wypłacił kombosa. Także hobbity sobie poradziły. A my wychodzimy na zewnątrz miasteczka. Także powiem szczerze, po początku, który tak naprawdę nie za bardzo zachęcał do kupna, no teraz jest troszkę lepiej, można sobie pograć, choć wiadomo, tak jak widzicie, nie jest to coś mega skomplikowanego w tej chwili. Ani jakoś dobrze zrobionego ze strony audiowizualnej. Ale da się to pograć. Tutaj widzę grzyba. Nie da się pociąć grzyba? Nie da się. Szkoda. Dobra, beczka grzyćku i zasuwamy dalej. Znowu mamy kolejnego wroga. Ktoś jeszcze? Następny zza drzewa. Sypnął talarem. Tam widzę, ktoś w tle jeszcze się tłucze. Tym razem dwóch ziomków. Gdzie są te moje hobbity? Dobra, tu komuś będziemy pomagać, jak znam życie. Jak to bywa w tego typu tytułach, trzech golei, oczywiście gościu stoi, nic mu nie jest. Dobra. I możemy teraz z nim pogadać. Nie ma, że dzięki, tylko sypnij talarem. Okej, tego się spodziewałem. Wypłacił dychulca. I zasuwamy dalej. Tym razem już trójka drombo. Dawać kasiurę, bo zbieram na konia. O, czarna stopa tu była. Dobra, czas pierniczyć za krzaka, tak jak widzicie, zanim wrócą Black Ridersi, czyli na zgule. Także widzicie, mamy tutaj taką historię typowo z filmu, wzbogaconą o takie wątki jakieś poboczne. Także ja z wami się żegnam powolutku, bo widzę, że jeszcze 20 sekund do końca filmiku. Zdecydujcie sami, czy chcecie grać w ten tytuł, czy nie. A ja sobie tutaj obczaję kulę i trzymajcie się, na razie. Hej, ludziska.